Reset Obywatelski. Dobry wieczór Państwu. Estera Fliger, 27 odcinek Dawno, dawno czemu w Resecie Obywatelskim. Zaczynam od przeprosin, że dawno się, drodzy Państwo, nie widzieliśmy i w ostatnich tygodniach były powtórki poprzednich odcinków Dawno, dawno czemu. Choć obiecałam, że będzie dwugodzinna audycja i że znowu się będziemy często widzieć. I mam nadzieję, że w listopadzie rzeczywiście tak będzie, ale trochę się nie udało mi przez październik. Natomiast cieszę się, że Państwo są, że Państwa widzę, w tym stałych słuchaczy i słuchaczki. I drodzy Państwo, dzisiaj w 27 odcinku też przypomnę, że wszystkie poprzednie dostępne są w formie podcastu, także nie tylko dla tych, którzy lubią oglądać, ale również dla tych lubiących słuchać, więc drodzy Państwo, dzisiaj gwarantuję naprawdę, zresztą zawsze mam wspaniałych gości i gościnie, ale dzisiaj ktoś, na kogo Państwo czekali, bo profesor Piotr M. Majewski z książką Niech sobie nie myślą, że jesteśmy kolaborantami, Protektorat Czech i Moraw 1939-1945, wydawnictwo Krytyki Politycznej. Ja przypomnę, profesora gościliśmy w trzecim odcinku Dawno, dawno czemu, kiedy razem z Sławomirem Cęckiewiczem, profesorem Sławomirem Cęckiewiczem debatowali na temat tezy o sojuszu, między innymi o tym, czy Polska mogła wejść w sojusz z III Rzeszą. I tamten odcinek, tamtą dyskusję też Państwu polecam. Ja też przypomnę, że profesor Piotr Majewski jest autorem książki Kiedy wybuchnie wojna 1938, studium kryzysu. Ta książka znalazła się w zeszłym roku w finale Nike i obie gorąco Państwu polecam, bo są to książki fenomenalne, napisane w sposób po prostu doskonały, no, co tutaj dużo mówić, to żadne słodzenie, to jest drodzy Państwo, absolutnie fakt i gorąco te lektury polecam, bo my dzisiaj rozmawialiśmy na wybrane wątki, tak? Nie wyczerpujemy absolutnie materiału, który jest w tej książce, więc ja mam nadzieję, że dla tych Państwa, którzy są jeszcze przed lekturą, to ta rozmowa, którą dzisiaj Państwo wysłuchają, obejrzą, bo ona została nagrana wcześniej, będzie na zaostrzenie apetytu, zaś dla tych, którzy książkę już czytali, to będzie taka rozmowa podsumowująca. Więc drodzy Państwo, to dzisiaj, ale żeby tradycji się stało zadość, bo ja się zawsze też staram dzielić z Państwem tym, co czytam na bieżąco. Ostatnio, kiedy widzieliśmy się na żywo, zanim nastąpiła ta seria powtórek, pokazywałam, że przede mną są bardzo, bardzo potężne, liczące 1000 stron lektury, ale w tak zwanym międzyczasie udało mi się przeczytać bardzo ciekawy reportaż, który chcę Państwu polecić. Jak wychować nazistę? Reportaż o fanatycznej edukacji Gregora Zimmera. To jest, drodzy Państwo, książka, która wydał ją Znak. To jest książka, która powstawała na gorąco w 1939 roku, ponieważ jej autor był dyrektorem szkoły amerykańskiej w Berlinie i no, zainteresował się systemem edukacji III Rzeszy i, drodzy Państwo, odwiedzał szkoły, ośrodki dla kobiet, które zostawały matkami, odwiedzał również zarówno szkołę dla dziewcząt, jak i dla chłopców i czytał podręczniki, programy nauczania i na bieżąco prowadził zapiski. Książka została wydana pierwszy raz w 1941 roku i bardzo, bardzo polecam, bo no to jest jej ogromna wartość, tak, że to jest taka właściwie migawka, transmisja z 1939 roku, no to jest taka lektura, drodzy Państwo, na dwa wieczory, ale jeśli chodzi o to, o jej wrażenia, które z niej mamy, no to ona zostaje naprawdę na długo i też z bardzo mocną i frapującą puentą. Więc, drodzy Państwo, już żeby nie było za dużo ode mnie, za momencik nagranie rozmowy z nieocenionym profesorem Piotrem Majewskim, który wiem, że ma grono wiernych czytelników i czytelniczek, więc też się cieszę, bo Państwo pytali o to, czy będzie w programie, czy o książce będziemy rozmawiać nowej, więc się też cieszę, że to do tego spotkania doszło i mam nadzieję, że to będzie dla Państwa inspiracja do lektury lub jej ciekawe uzupełnienie. Więc przed Państwem godzina
z profesorem Piotrem Majewskim. To by było ode mnie na tyle i do zobaczenia mam, tak, bo teraz Państwo zobaczą nagranie, i do zobaczenia mam nadzieję za tydzień, już tutaj myślę nad kolejnymi odcinkami, tak, mam nadzieję, że w listopadzie się będziemy widzieć na żywo częściej niż to miało miejsce przez ostatnie tygodnie, więc przed Państwa Broda Historyczna Uczta, profesor Piotr Majewski. Zapraszam na wysłuchanie rozmowy. Dzisiaj profesor Piotr Majewski, porozmawiamy o nowej książce Niech sobie nie myślą, że jesteśmy kolaborantami. Protektorat Czech i Morach 1939-1945, wydawnictwo Krytyki Politycznej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Moje pierwsze pytanie dotyczy porównania sytuacji Polski i Czechosłowacji, bo często w kontekście popularnej tezy o sojuszu z III Rzeszą, o której dyskutowaliśmy w trzecim odcinku dawno, dawno temu, pojawia się taki argument, że no Polska to powinna tak jak Czechosłowacja, to byśmy wszyscy na tym lepiej wyszli. Gdyby była taka opcja porównania może obu sytuacji, Polski i Czechosłowacji, czy w ogóle taka teza jest zasadna, że Polacy mogli tak samo, czy to były takie same sytuacje wyjściowe? To jest trudne pytanie. To znaczy w jakimś sensie nie mogli, dlatego że ten przykład czechosłowacki, a później czeski, był przestrogą. To znaczy polscy przywódcy byli mądrzejsi o doświadczenia czechosłowackie i mądrzejsi o wiedzę na temat celów Hitlera, więc oczywiście oni jakby musieli kalkulować już zupełnie inaczej niż Benesz, powiedzmy, a już zwłaszcza inaczej niż Hacha w 1939 roku. Bogatszy o te doświadczenia i o tę wiedzę był również Zachód. To odegrało kluczową rolę w decyzji podjętej ostatecznie, czy sfinalizowanej 3 września o wypowiedzeniu wojny Niemcom przez Francję i Wielką Brytanię. Natomiast, no oczywiście, można sobie cały czas mimo to wyobrazić, że Polska byłaby następnym krajem, które zaakceptowałoby dyktat Hitlera, to znaczy przyjęłoby tę ofertę, którą on parokrotnie składał w różnych wariantach. Pytanie tylko, czy tak samo by się potoczyły losy kraju no, średniej wielkości, jak na warunki środkowoeuropejskie wręcz dużego, o stosunkowo dużym potencjale militarnym w porównaniu z tym, co się później wydarzyło na ziemiach czeskich, no bo te ziemie czeskie zostały przez Niemców bardzo sprawnie wyjęte przedtem z państwa czechosłowackiego, to znaczy najpierw nastąpił rozbiór Czechosłowacji w Monachium, później po Monachium upomniały się o te swoje w cudzysłowie obszary Polska i Węgry. Na końcu oddzieliła się Słowacja, a potem Hitler utworzył protektorat Czech i Morav. Więc to był twór bez porównania mniejszy zarówno pod względem ludnościowym, jak i terytorialnym i niejako bardziej dający się, czy łatwiej dający się kontrolować Rzeszy. Czy to byłoby możliwe w przypadku państwa polskiego, które zostałoby jakoś zwasalizowane przez III Rzeszę? To nie jestem pewien. Znaczy, myślę, że Hitler by poszukiwał jakiegoś nowego modelu takiej relacji. Raczej w moim przekonaniu takie rozwiązanie przypominałoby, bo ja wiem, status Rumunii bądź Węgier, a nie status ziem czeskich. To gdybyśmy jeszcze porozmawiali o tym statusie ziem czeskich, czyli czym był protektorat, na czym polegało niemieckie zarządzanie czeskimi ziemiami, jaki to był model? Bardzo dziękuję. To jest bardzo dobre pytanie, bo ono niejako ustawia całą dyskusję o protektoracie w określonym kontekście. Więc znaczy,
tutaj ścierały się niejako takie, czy ścierają się takie dwie pozornie sprzeczne interpretacje. Pierwsza jest taka, no można powiedzieć, stosunkowo prosta, to znaczy ona jakby wychodzi z tego, jakimi prawami Czesi dysponowali według dekretu Hitlera z 16 marca 1939 roku i co im się udało obronić do końca okupacji. No i można powiedzieć, że to jest, że w największym skrócie, że protektorat to była taka autonomiczna część Rzeszy. To znaczy nie były to integralne prowincje, integralne ziemie Rzeszy Niemieckiej, w tym sensie, że były zarządzane inaczej niż tak zwana Stara Rzesza i Austria, ale istniały tam pewne zbliżone struktury administracyjne, natomiast Czesi cieszyli się na tych obszarach autonomią. I ta autonomia była jak na warunki, no można powiedzieć, nazistowskiego państwa spora. Niemcy ją systematycznie ograniczali, naginali do swoich potrzeb, ale nie zlikwidowali jej aż do końca wojny, aż do końca istnienia i Rzeszy, i protektoratu. A druga interpretacja, właściwie bardziej zgodna z wyobrażeniami Hitlera i innych jego współpracowników, jest taka, że protektorat był kolonią tak naprawdę, znaczy taką kolonią, której Rzesza nie mogła sobie zafundować gdzieś w Afryce czy w Azji, bo wszystko było już pozajmowane i państwo niemieckie straciło swoje kolonie w efekcie I wojny światowej, więc urządziła sobie Rzesza taką środkowoeuropejską kolonię i no, ten status protektoratu miał, czy nosił szereg tego konsekwencji. To znaczy na przykład Czesi byli wyjęci, inaczej, Niemcy byli wyjęci spod jurysdykcji sądów czeskich. Była dla nich stworzona odrębna administracja. Czesi mieli swojego prezydenta, tak jak, no nie wiem, różne ludy tubylcze mają jakiegoś swojego kacyka albo jakiegoś swojego beja, no ale tak wiadomo, że przecież o polityce takich obszarów decyduje koniec końców ta metropolia, prawda? No w tym przypadku Berlin. I w moim przekonaniu te dwie interpretacje wcale się nie wykluczają. One tak paradoksalnie może brzmią, że jedna jest taka straszna, a druga taka powiedziałbym stosunkowo łagodna, jeśli chodzi o ocenę losu czeskiego pod niemieckim panowaniem, ale tak naprawdę one się dopełniają, bo było i tak zarazem. Słyszymy kolonia, to przywodzi nam na myśl też wykorzystanie gospodarcze. Jak wyglądały gospodarcze relacje protektoratu Czech i Moraw i III Rzeszy? Czy właśnie III Rzesza wykorzystywała gospodarczo Czechy? I tutaj też chyba nie unikniemy tego tematu sytuacji Żydów. Tak, te dwie kwestie są ze sobą ściśle powiązane i ja bym odpowiedział na to pytanie następująco. To znaczy w ogóle celem każdej okupacji jest eksploatacja, to znaczy każdy okupant stara się no niejako z założenia zmaksymalizować korzyści, które może czerpać z posiadania danego obszaru, z zajęcia danego obszaru. Może prowadzić przy tym politykę mniej lub bardziej perspektywiczną, długofalową. I powiedziałem tak, że o ile na przykład na ziemiach generalnego gubernatorstwa, czy na terenach podbitych na wschodzie, czy na Bałkanach, Niemcy stosowali gospodarkę rabunkową, to znaczy eksploatowali te ziemie no, bez litości, często po prostu prowadząc do eksterminacji ludności miejscowej, bez względu na to, że to jest sprzeczne z rachunkiem ekonomicznym, to widać szczególnie wyraźnie w przypadku zagłady Żydów właśnie, to na ziemiach czeskich postępowali inaczej. Ziemie czeskie chronił niejako fakt, że były one przez samego Hitlera, ale też przez wielu Niemców uważane za no, stare historyczne prowincje Świętej Rzeszy, prawda? A więc należało się z nimi obchodzić trochę inaczej. Poza tym
te ziemie czeskie były rzeczywiście bardzo dobrze rozwinięte gospodarczo. Znaczy, jeśli chodzi o przemysł zbrojeniowy, który z oczywistych przyczyn najbardziej interesował Hitlera, to mówiono wręcz, że to jest taki arsenał Rzeszy. I im dłużej trwała wojna, im bardziej alianckie lotnictwo atakowało cele na terenie Starej Rzeszy, tym bardziej rosła rola protektoratu Czech i Moraw pod względem gospodarczym. Co z kolei powodowało, że Niemcom nie opłacało się stosować bardzo brutalnych metod zarządzania tym obszarem, no dlatego, że wpływałoby to negatywnie na produkcję. Lepiej było, póki trwała wojna, utrzymywać ten kraj we względnym posłuszeństwie takimi środkami raczej, no oczywiście szalało gestapo, były aresztowania, ale masowy terror został uznany za przeciwskuteczny. I to jest ta zasadnicza różnica w stosunku do okupowanych ziem polskich, mam na myśli generalne gubernatorstwo. To wszystko nie dotyczyło Żydów, czy też można powiedzieć od pewnego momentu przestało dotyczyć Żydów czeskich, którzy byli w ogóle grupą, mówię tutaj oczywiście o takim statystycznym obrazie, bardzo zamożną. Należała do nich spora część przemysłu, sporo nieruchomości i właściwie od początku okupacji na tym żydowskim majątku ręce chcieli położyć zarówno Niemcy, jak i czeskie władze protektoratu. Niemcy, no to z grubsza oczywistych względów, tak robili wszędzie. Natomiast czeskie władze protektoratu miały taką, można powiedzieć, podwójną motywację. Po pierwsze, no to one niespecjalnie uważały Żydów za swoich. To znaczy uznały natychmiast właściwie, kiedy wkroczyli Niemcy, że tymi Żydami to się nie ma co specjalnie zajmować, bo oni i tak pójdą na stracenie, to znaczy i tak Niemcy zrobią z nimi, co będą chcieli. Aczkolwiek podkreślam to zawsze bardzo wyraźnie, nie brali pod uwagę wtedy, że powstaną komory gazowe. Myśleli o jakimś tam, prawda, wywłaszczeniu, przesiedleniu być może do gett albo jakichś obozów, ale nikt jeszcze w 1939 roku, jeśli chodzi o Czechów, nie wiedział, że będą komory gazowe. No, natomiast druga kalkulacja władz czeskich była dosyć, można powiedzieć, przewrotna, ponieważ patriotyczna w swoim założeniu, a więc jeżeli nie my zabierzemy ludności żydowskiej jej majątek, to zrobią to Niemcy, a więc Niemcy się wzbogacą kosztem Żydów, ale również będą mieli względną przewagę jeszcze większą wobec Czechów. No i to popchnęło czeskie władze protektoratu do szeregu działań, no mówiąc wprost, haniebnych dzisiaj, których efektem było ścisłe współdziałanie w takim, można powiedzieć, osaczaniu ludności żydowskiej razem z urzędami niemieckimi. I gdybyśmy jeszcze troszeczkę więcej powiedzieli o losie Żydów czeskich, czyli w jaki sposób zagłada była organizowana na terenie protektoratu. Przepraszam bardzo, jakiś... Zagłada jeśli chodzi o taki obraz ogólny, ona miała nieco inną dynamikę na ziemiach czeskich niż w okupowanej Polsce, z tego względu, że jak mi się wydaje, że ziemie czeskie nie były na samym początku wojny terenem działań zbrojnych, więc nie dotknęła ich taka radykalizacja, która jest w moim przekonaniu efektem no, wojny w tym takim najbardziej elementarnym tego słowa znaczeniu, rozlewu krwi, ponieważ Niemcy w okupowanej Polsce no, zaczęli prześladowania Żydów, w tym dokonali licznych egzekucji, począwszy od września 1939 roku i niewątpliwie to, że toczyły się wtedy działania zbrojne, niejako to ułatwiało. Więc w Czechach tego nie ma. Znaczy w Czechach nie ma, właściwie do końca wojny nie będą się odbywały żadne egzekucje Żydów. Podobnie zresztą jak nie będzie publicznych egzekucji ludności czeskiej. Żydzi będą naturalnie
mordowani, ale te mordy będą się odbywały albo na wschodzie, to znaczy będą wysyłani z protektoratu właśnie do okupowanej Polski, do obozów koncentracyjnych, do obozów zagłady, bądź też będą trafiali do takiego specjalnego więzienia gestapo zlokalizowanego w twierdzy w Terezinie, obok słynnego getta, o którym zaraz powiem parę słów, no i tam będą wykonywane na nich wyroki. I przez kilka lat wojny, mniej więcej do jesieni 1941 roku, Żydom czeskim mogło się wydawać, że przetrwają tę okupację stosunkowo bezpiecznie. To znaczy Niemcy po pierwsze pozwolili części osób pochodzenia żydowskiego wyemigrować, zdzierając z nich skórę pod względem finansowym, ale ostatecznie wypuszczając te osoby, jeśli mogły się wykupić. Po drugie, no oczywiście były różnego rodzaju szykany administracyjne, Żydów pozbawiano majątku, później mieszkań, ale to wszystko było rozłożone w czasie i dokonywało się tak, można powiedzieć, powoli. Ja używam takiej metafory w książce, że to jest tak jak w tym powiedzeniu o żabach, które są w garnku z wodą, gdzie bardzo wolno zwiększana jest temperatura. Ludzie, którzy byli ofiarami, którzy stali się ofiarami, oni stracili niejako czujność, czy no można powiedzieć nie zauważyli, nie mogli zauważyć być może, że zacieśnia się wokół nich taki, zamyka się pułapka, z której oni się już nie wydostaną. No i kiedy do Pragi przybył Heydrich, architekt ostatecznego rozwiązania skądinąd, nastąpiło to pod koniec września 1941 roku, to ci Żydzi byli już niejako przygotowani do tego, aby no, ten właśnie zupełnie pozbawiony jakichkolwiek skrupułów nazista, aby ich po prostu wysłał na śmierć. I znowu to nastąpiło nie tak jak na terenie generalnego gubernatorstwa, no tutaj na terenie protektoratu nie było żadnej akcji Reinhardt, prawda, brutalnych wywózek, tylko tak powoli, prawda, administracyjnie wysyłano stopniowo Żydów najpierw do getta w Terezinie, w dawnej austriackiej twierdzy, która miała status takiego, można powiedzieć, getta VIP, że tam, prawda, też nie mordowano, nie bito, pozwalano na wyznawanie, czy na po prostu celebrowanie żydowskich świąt, kształcenie dzieci do pewnego stopnia. Tyle tylko, że z tego getta co i raz wyjeżdżały transporty na wschód i ci ludzie już nie wracali. No i właściwie ten tryb postępowania Niemcy zachowali aż do wiosny 1945 roku. To znaczy w ten sposób wywieźli i eksterminowali zdecydowaną większość czeskich Żydów, ale poza obszarem protektoratu. A jeszcze zapytam o getto w Terezinie, z czego, znaczy, gdyby pan profesor coś powiedział o tym propagandowym wykorzystaniu tego miejsca, bo ono jest też z tego głównie znane. Ono jest tak, ono ma taką, ten Terezin ma w ogóle swoją legendę. Bardzo dużo na temat Terezina napisano, bardzo dużo zachowało się relacji również z tego miejsca, dlatego że chyba od początku w zamyśle Niemców to było takie szczególne miejsce, szczególne getto, gdzie Niemcy chcieli zaprezentować światu, jak to właściwie oni się wspaniałomyślnie z tymi Żydami obchodzą. Co miało, można powiedzieć, podwójną funkcję. Po pierwsze funkcję wewnętrzną, ponieważ do Terezina zaczęto stosunkowo szybko kierować nie tylko Żydów z protektoratu, ale również z tak zwanej Starej Rzeszy i Austrii. I ten taki rzekomy luksus, który miał czekać deportowanych na miejscu, był elementem po prostu mistyfikacji, to znaczy on miał pomóc przeprowadzić te deportacje w sposób sprawny,
One dotyczyły ludzi, którzy mieli obywatelstwo Rzeszy, byli często zasłużeni w taki czy inny sposób dla państwa niemieckiego. No więc należało przedstawić całą sytuację w ten sposób, że tym osobom nie stanie się krzywda. A po drugie, i to stało się ważne pod koniec wojny, którą Rzesza już wtedy przegrywała, do getta w Terezinie zapraszano delegatów Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, aby im pokazać, że no proszę bardzo, to jest miejsce, gdzie Żydzi sobie spokojnie mogą posłuchać koncertu na świeżym powietrzu, posiedzieć w kawiarni, gdzie miejscowy komendant getta no, gra sobie z dziećmi, rozdaje im puszki sardynek, a te dzieci wybrzedzają, bo chciałyby czekoladę, a nie znowu sardynki. I to się udało Niemcom. Znaczy, trzeba powiedzieć, że ten delegat Międzynarodowego Czerwonego Krzyża tę bajkę kupił i nie dostrzegł w ogóle całego tego spektaklu, który był odgrywany na jego na potrzeby jego wizyty. A więcej się Niemcom nie udało tylko dlatego, że się skończyła wojna, ponieważ mieli już wtedy gotowy film, który nie nazywał się tak, ale część osadzonych uważała, że miał być on zatytułowany Führer darowuje Żydom miasto. No i to właśnie miała być taka propagandowa, sielankowa pocztówka o tym, jak mogą sobie Żydzi pracować, a jednocześnie bawić się, rozwijać swoje zainteresowania i tak dalej. I gdybyśmy jeszcze chwilę zostali przy temacie propagandy, jak Trzecia Rzesza uruchamiała machinę propagandy na terenie protektoratu. Tutaj między innymi pytam o wizyty studyjne na przykład w Polsce, ale więc o dziennikarzy, czy dzisiaj byśmy powiedzieli celebrytów, w jaki sposób Trzecia Rzesza propagandowo próbowała przekonać Czechów do tego, żeby byli jej podporządkowani. Tu trzeba zacząć chyba od takich, można powiedzieć, zmian strukturalnych, które nastąpiły natychmiast po wkroczeniu Niemców. To znaczy Niemcy podporządkowali sobie środki masowego przekazu w sposób absolutny. Zostawili te środki, to znaczy nie zlikwidowali ani czeskiego radia, ani tytułów prasowych, ale obsadzili te wszystkie instytucje swoimi ludźmi, a w każdym razie Czechami, którzy byli lojalni wobec Rzeszy, a na dodatek, zgodnie zresztą z tym modelem, który przecież został wypracowany wcześniej w Starej Rzeszy, no nie tylko cenzurowali to, co Czesi piszą, ale również nadawali temu pewien kierunek. W związku z tym no, można powiedzieć, że od początku okupacji czeskie środki masowego przekazu stały się takimi no, tubami niemieckiej propagandy, tylko skierowanej do Czechów, ukierunkowanej niejako na Czechów, no i oczywiście w języku czeskim. I to miało, znaczy ta propaganda miała szereg takich, można powiedzieć, leitmotywów. Kilka z nich wysuwało się na pierwszy plan. Jednym z nich było porównanie sytuacji w Czechach i na Morawach z Polską. No, i tutaj ten przekaz był bardzo prosty, on powracał w kilku odsłonach przez całą okupację. Znaczy zobaczcie, nie walczyliście, bo wasz światły przywódca, doktor Hacha, zgodził się współpracować z Führerem i dzięki temu możecie cieszyć się tym wszystkim, co macie, podczas gdy Polacy ponieśli wielkie straty, nie mają autonomii i no, na dodatek jeszcze później wywołali absurdalne powstanie, po którym ich stolica została właściwie wymazana z mapy. To trafiało do bardzo wielu ludzi, no bo to była rzecz bardzo namacalna. Drugim wątkiem tej propagandy było promowanie wierności Rzeszy. To było takie hasło, które się zamykało w niemieckim takim sloganie Reichsgedanke. No i ono z kolei miało Czechów przekonywać, czy też niektórych z nich może utwierdzać w przekonaniu, że Czechy od zawsze były częścią Rzeszy. No i tutaj centralną postacią był święty Wacław,
czeski książę, można powiedzieć, no, taka bardzo ważna figura w czeskiej mitologii narodowej, który, i to wszyscy wiedzieli oczywiście, jako pierwszy zdecydował się płacić trybut władcom Niemiec, a więc wprowadził swój kraj w orbitę Rzeszy. No i ta propaganda mówiła, że ten mądry władca, który został uznany później za świętego Kościoła katolickiego, no to on wytyczył taką drogę, którą Czesi muszą podążać, bo ona zawsze przynosiła im najwięcej korzyści, w przeciwieństwie do wszystkich innych eksperymentów, czyli wojny husyckie, bunt przeciwko Habsburgom w XVII wieku, później Republika Czechosłowacka w wieku XX, to zawsze były nieszczęścia, jak Czesi się wybijali na niepodległość. I wreszcie taki trzeci leitmotyw, to była, tylko że dopiero od czerwca 1941, to było straszenie bolszewizmem i w ogóle II wojna światowa jako starcie pomiędzy siłami europejskimi, na czele których stoi Rzesza, i sowieckim barbarzyństwem, które nadchodzi ze wschodu i które tylko niemiecki żołnierz może powstrzymać, z korzyścią oczywiście dla małych narodów, takich jak Czesi. I tutaj, ponieważ wśród Czechów było przecież również wielu ludzi nastawionych antykomunistycznie, no ta propaganda również tu i ówdzie trafiała na podatny grunt. Ona, im dłużej trwała wojna, tym oczywiście bardziej stawała się groteskowa, dlatego że no ten niemiecki grenadier jednak nie był w stanie obronić ziem czeskich czy w ogóle całej Europy przed nadejściem czerwonej zarazy. Ale dość konsekwentnie się tym motywem propagandowym posługiwano. Jakkolwiek większość Czechów no, stopniowo przechodziła na pozycje bardzo proradzieckie, to znaczy kibicowała zdecydowanie Stalinowi, a nie niemieckim żołnierzom broniącym starej Europy. I teraz właśnie porozmawiajmy o społeczeństwie czeskim. Jakie było jego nastawienie, oczekiwanie wobec władz i jak oceniało społeczeństwo decyzję o poddaniu się III Rzeszy i czy było z tej decyzji zadowolone? To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że oczywiście po pierwsze nie mamy żadnych danych, które pozwoliłyby w sposób jednoznaczny postawić taką, można powiedzieć, rozstrzygającą diagnozę. Z jednej strony wiemy, że ogromna większość Czechów, właściwie 100% społeczeństwa, przystąpiła do takiej organizacji, którą założył prezydent Hacha wkrótce po utworzeniu protektoratu, która nazywała się Narodni Souruczenstwi. Ja celowo podaję tę nazwę w języku czeskim. Ja tłumaczyłem ją w książce jako wspólnotę narodową, ale tak naprawdę to jest słowo trochę nieprzetłumaczalne i trochę w tym słowie pobrzmiewa współręczenie. To słowo, tak można by ten trzon taki polski również gdzieś tam w tym słowie wskazać. Co z kolei oznaczało, że Czesi niejako wszyscy sobie nawzajem ręczą, że są patriotami. I skoro właściwie 100% czeskiego społeczeństwa przystąpiło do tej organizacji, można z tego wnosić, że oni tę politykę Hachy dość masowo popierali. Na pewno były naciski, na pewno było sporo konformizmu, ale można powiedzieć, że zdecydowana większość Czechów uznała, że Hacha nie miał innego wyjścia niż postąpić tak, jak postąpił. Jednocześnie w tych pierwszych miesiącach bardzo spektakularnie rozwijał się czeski ruch oporu, co by świadczyło o czymś zupełnie przeciwnym. To znaczy, że Czesi zaakceptowali decyzję Hachy, ale nie oznacza to, że się pogodzili naprawdę z niemiecką okupacją. To znaczy, że przyjęli, że ich władze muszą prowadzić taką dziwną, podwójną grę
z bardzo potężnym sąsiadem, ale tak naprawdę to nie oznacza, że społeczeństwo się z góry i raz na zawsze wyzbywa wszelkich dążeń niepodległościowych i że będzie teraz absolutnie lojalne wobec Niemiec. Tyle tylko, że jak też wiemy, pod koniec roku 1939 nastąpiły pierwsze bardzo takie, można powiedzieć, brutalne represje niemieckie, brutalne jak na warunki protektoratu Czech i Moraw, no i się okazało, że tą podwójną grę jest trudno prowadzić. Wtedy zakres poparcia dla ruchu oporu spadł, tak należy przypuszczać, a w każdym razie skala udziału w tym ruchu oporu spadła i właściwie już nigdy do końca wojny się nie, ten stan z początku okupacji, tego stanu się nie udało odbudować. To znaczy ruch oporu pozostał na ziemiach czeskich zjawiskiem raczej, nie chcę powiedzieć marginalnym, bo to może będzie niesprawiedliwe, ale na pewno był bardzo elitarny. Ten ruch oporu. No, on miał zarówno charakter komunistyczny, znaczy oddzielną organizację stworzyli czescy komuniści, oddzielną organizację stworzyli wojskowi, jeszcze oddzielną czechosłowaccy demokraci, ale żaden z tych trzech pionów, czy żadna z tych trzech części czeskiego ruchu oporu nigdy nie nabrała charakteru masowego. Co z kolei znowu niekoniecznie musi oznaczać, że większość społeczeństwa pogodziła się na trwałe z okupacją i że popierała Hachem. Mnie się wydaje, że było wręcz przeciwnie. Znaczy, jakkolwiek wielu Czechów, zaskakująco wielu Czechów, brało udział w różnego rodzaju rytuałach, które organizowały czeskie władze i Niemcy, na przykład po zamachu na Heydricha, to były no, wielotysięczne manifestacje w Pradze, w jednej z nich, takiej najważniejszej, uczestniczyło prawdopodobnie 200 tysięcy osób. Miasto miało 1 000 000 mieszkańców, więc te liczby są naprawdę gigantyczne. No i ci ludzie tam oczywiście przyszli, podnosili rękę w hitlerowskim pozdrowieniu, ale co oni sobie myśleli, to jest jeszcze inna sprawa. I ja jestem przekonany, że zresztą podobnie jak większość okupowanych społeczeństw, innych okupowanych społeczeństw, że Czesi po prostu przyjęli postawę wyczekującą, to znaczy no, nie wychylali się, bo to było bardzo niebezpieczne od pewnego momentu. Niewielu z nich zasilało szeregi ruchu oporu, ale niewielu też tylko przejmowało postawę aktywnej kolaboracji. Większość tak chciała przeżyć po prostu, przeczekać tę wojnę i no, nie narazić ani siebie, ani swoich bliskich na represje. I to jest też dobry moment, żeby zapytać o koszta. Czy rzeczywiście Czesi tak suchą stopą przeszli przez ten okres i bez żadnych strat? No tak uważał na przykład człowiek, który był najważniejszym wykonawcą niemieckiej polityki w protektoracie, czyli Karl Hermann Frank. Nie należy go mylić z Hansem Frankiem, tym z generalnego gubernatorstwa. To są dwie różne postaci. No i ten Frank, który miał i ma taką można powiedzieć okropną, czarną legendę w oczach Czechów. Uważany jest no, nieledwie za jakiegoś, za jakieś zło wcielone, prawda? No to on na procesie po wojnie powiedział, że no ale jak to? No przecież dzięki mnie, dzięki temu, że prowadziłem, czy też doradzałem taką, a nie inną politykę Hitlerowi, Himmlerowi, no to Czechów zginęło najmniej ze wszystkich narodów, które były pod niemiecką okupacją. Tyle tylko, że Frank w ogóle w tym rachunku nie uwzględnił czeskich Żydów. To znaczy oni jakby no, uznał, że mówi tylko o Czechach, a Żydzi to w ogóle to on z tym nie ma nic wspólnego. Zresztą też, no tak jak powiedziałem przed momentem, władze czeskie też się o tych Żydów nie upominały. Więc kiedy uwzględnimy samych Czechów,
to rzeczywiście te straty były stosunkowo niskie. Ja nie wiem, czy one były najniższe w całej okupowanej Europie. To by trzeba było przeliczyć, ale no na pewno mierzona, znaczy koszta okupacji mierzone liczbą osób, które zostały zamordowane bądź poległy, były nad Wełtawą stosunkowo niewysokie. Natomiast dotyczy to tylko i wyłącznie osób narodowości żydowskiej, czeskiej. Jeżeli uwzględnimy osoby narodowości żydowskiej, no to się nagle okaże, że no owszem, te straty były dużo, dużo większe i że no, ziemie czeskie straciły relatywnie wcale nie tak mało obywateli podczas wojny. Powiedzieliśmy sobie o Franku, ale to może też kilka zdań o Heydrichu. Jaka to była postać, jaka była jego rola? No, to był człowiek, który miał znaczenie ponadlokalne, tak? Znaczy, bo czegokolwiek byśmy nie powiedzieli o Karlu Hermanie Franku, tym właśnie niemieckim ekspercie od spraw czeskich, no to on był jednak taką postacią, można powiedzieć, drugoplanową w III Rzeszy, w tym sensie, że nie należał do tej nazistowskiej elity, która zarządzała całym imperium, ale był wykonawcą polityki na pewnym odcinku, czyli w Czechach i na Morawach. On się musiał liczyć nie tylko z Hitlerem, który zresztą bardzo mu ufał, ale z szeregiem innych niemieckich czy nazistowskich dygnitarzy, o których wiemy, że oni ze sobą rywalizowali, więc jak było się z kimś jednym w sojuszu, to niemal na pewno drugi był śmiertelnie obrażony i robił wszystko, żeby zaszkodzić. I Frank miał na tej samej zasadzie swoich sojuszników w Berlinie, ale również ludzi, którzy no najchętniej utopiliby go w łyżce wody. Natomiast Heydrich był człowiekiem innego formatu, to znaczy był po pierwsze człowiekiem niezwykle dynamicznym, nawet jak na warunki III Rzeszy, gdzie takich rwących się do działania młodych, zdolnych było wielu. Heydrich był człowiekiem niewątpliwie inteligentnym, miał taki fanatyczny rys, to znaczy był fanatycznym nazistą, ale ponieważ łączył to z dużą inteligencją i z ogromnymi zdolnościami organizacyjnymi, więc no, można powiedzieć, jego kariera była rzeczywiście zawrotna. To znaczy on, zanim przyjechał do Pragi, był, no, jak sam zresztą uważał, człowiekiem numer 3 w III Rzeszy, to znaczy po Hitlerze i Himmlerze tym najważniejszym na pewno wykonawcą polityki policyjnej, czy w ogóle koordynatorem działań policyjnych. I to się wiązało z funkcją, którą on sprawował, to znaczy z szefowaniem Głównemu Urzędowi Bezpieczeństwa Rzeszy, instytucji, która trzymała w ryzach 80 milionów Niemców plus kilkaset milionów osób na terenach podbitych przez Rzeszę. I to byłaby jego jedna specjalizacja. A druga specjalizacja, która zresztą wiązała się z tymi funkcjami policyjnymi, to była jego rola podczas zagłady Żydów. Mianowicie Heydrichowi powierzona została, powierzone zostało wykonanie właściwie tej operacji, jaką było ostateczne rozwiązanie. I Heydrich z taką właściwą sobie dynamiką i skrupulatnością ten plan zaczął realizować, no właściwie równolegle ze swoim przybyciem do Pragi. Oczywiście już przedtem on odpowiadał za działania represyjne wobec Polaków i Żydów we wrześniu 1939 roku, czyli działania Einsatzgruppen na terenie Polski, później za działania Einsatzgruppen na terenie Związku Radzieckiego, ale jesienią 1939 roku, jesienią 1941 roku oczywiście,
ta operacja przeszła w fazę, można powiedzieć, masową. I Heydrich ją koordynował. I moje ostatnie pytanie dotyczyć będzie władz czeskich. I może tak zapytam, na ile polityka czeskich władz była świadomym wyborem, a na ile to były takie prowadzone na rzeź owieczki, albo ona była zależna od rozwijającej się sytuacji, byli prowadzeni kolejnymi wydarzeniami? To jest kolejne bardzo ważne pytanie i bardzo trudne zarazem, dlatego że z jednej strony jeszcze przed wkroczeniem Niemców w marcu 1939 roku w Czechosłowacji do władzy doszła grupa, która była zdecydowanie krytycznie nastawiona wobec demokracji, wobec całej tej tradycji niepodległościowej z dwudziestolecia międzywojennego. I to byli ludzie, którym jakoś tak z różnych względów zresztą, albo z kalkulacji politycznej, albo z jakiegoś sentymentu, albo nie wiem, wspomnień dobrych o czasach monarchii habsburskiej, łatwiej było zaakceptować to niemieckie panowanie niż, dajmy na to, tym czechosłowackim demokratom skupionym wokół najpierw prezydenta Masaryka, a po jego śmierci jego następcy prezydenta Benesza. Więc tym ludziom niejako było łatwiej przyjąć w ogóle fakt, że ziemie czeskie znowu będą zależne od Rzeszy. To byłby pierwszy element. Drugi element był taki, że oczywiście była to kolaboracja na początku niedobrowolna. To znaczy, no niewątpliwie Hacha i czeskie władze protektoratu, przynajmniej jako całość na początku, no, nie życzyły sobie tej sytuacji, w której się znalazły i starały się tak prowadzić swoją politykę, aby jak najwięcej autonomii, o której mówiliśmy, zachować. Tyle tylko, że one no, nie były tym silniejszym partnerem w całej rozgrywce i co więcej, w tej rozgrywce nie obowiązywały stałe reguły gry. Niemcy zmieniali te reguły gry w zależności od tego, jak im się podobało. No i bardzo szybko się okazało, że to, co sobie wyobrażał Hacha, to jest w ogóle jakaś fikcja. To znaczy, że ten real nazistowskiej okupacji jest zupełnie inny niż warunki, w których Czesi żyli w monarchii habsburskiej, tak mówiąc w pewnym uproszczeniu. I co więcej, ci politycy, tacy jak Emil Hacha, jak pierwszy, znaczy właściwie drugi premier protektoratu, generał Alois Eliasz, oni nie mogli zapobiec temu, że Hitler, czy też w ogóle szerzej okupanci, wykorzystają innych kolaborantów, no wręcz pchających się do tego, aby odegrać jakąś rolę i będą za ich pomocą szantażować niejako te władze protektoratu i cały czas no, tworzyć dla nich przeciwwagę. To ostatecznie doprowadzi do pełnej wasalizacji, jeśli tak można powiedzieć, czy pełnego podporządkowania czeskich władz protektoratu Rzeszy. Te czeskie władze protektoratu zostaną zresztą też no, przemeblowane od strony personalnej, to znaczy Hacha pozostanie wprawdzie prezydentem, ale po przybyciu do Pragi Heydricha aresztowany zostanie generał Eliasz, zastąpiony premierem Jarosławem Krejcim, który był znacznie bardziej posłuszny Niemcom i który no, z różnych względów, też takich osobowościowych, gotów był wypełniać ich rozkazy właściwie bez szczególnych protestów. I do tych władz jeszcze zostaną dokooptowani zwolennicy aktywnej kolaboracji, no przede wszystkim Emanuel Morawiec, człowiek, który no, chciał być, można powiedzieć, bardziej hitlerowski od Hitlera i który marzył o tym, że odegra jakąś taką, prawda, wielką rolę jako ten, prawda, czeski, no nie wiem, co najmniej Quisling, prawda, który poprowadzi Czechów do narodowego socjalizmu. No i w efekcie tego z kolaboracji niedobrowolnej na przestrzeni
trzech lat, niecałych trzech lat, wykluła się, czy wyrosła kolaboracja dobrowolna, a w każdym razie taka kolaboracja, która stała, czy w pełnej zgodzie realizowała te założenia, które no, wynikały z zależności od Rzeszy i z ideologii narodowo-socjalistycznej. Czyli można powiedzieć, że Hacha przeszedł i czeskie władze protektoratu z pozycji takiego czeskiego Konrada Wallenroda do położenia no, gorliwego wykonawcy polityki Berlina, czy też gorliwych wykonawców tejże polityki. To może jeszcze jedno pytanie wobec tego. To dlaczego na przykład takim symbolem kolaboracji w Europie jest Vichy, a jak to się stało, że nie Czechosłowacja, nie Hacha? Że to nie jego nazwisko jest synonimem kolaboranta, czy Morawca nawet? Dobre pytanie. To znaczy są dwa synonimy kolaboracji w takim światowym dyskursie, prawda? Znaczy to jest rzeczywiście tak. Vichy i Quisling. Tak. Quisling, którego nazwisko funkcjonuje jako obelga. Tak. Nie wiem, na ile to jest jeszcze dzisiaj powszechne, ale w czasie II wojny światowej no to po prostu mówiono właściwie o Quislingach, pisano to wtedy małą literą i oznaczało to zdrajców i właśnie kolaborantów. Jeśli chodzi o Quislinga, to swoje zrobiła prasa brytyjska i brytyjska propaganda wojenna, której ten Quisling, nie wiem, jakoś przypadł do gustu, być może dlatego, że Anglicy się Norwegią jednak interesowali dużo bardziej niż sytuacją w ziemiach czeskich i być może po prostu to, co się stało, to znaczy, że no właśnie tam się pojawił taki, prawda, były oficer sztabu generalnego, człowiek zresztą dość znany, bo Quisling był członkiem misji Nansena do Związku Radzieckiego bezpośrednio po rewolucji i był później zresztą ministrem z tego tytułu, więc no, że taki człowiek, prawda, przeszedł na drugą stronę, to jakoś budziło zaciekawienie i stało się też taką, można powiedzieć, dogodną figurą propagandową. Hasze groził trochę jego los. Mówię trochę, bo do tego ostatecznie nie doszło. Podobno, tak przynajmniej wspominają niektóre źródła czechosłowackie, Francuzi przez pewien czas używali w takim właśnie znaczeniu, jak tego właśnie nazwiska Quisling, nazwiska Hacha, czyli mówili, że c'est un achat, czyli to zdrajca, ale czechosłowaccy emigranci, którzy działali na Zachodzie, podobno skutecznie to Francuzom wyperswadowali. Ale moja hipoteza jest inna. Znaczy, moja hipoteza jest taka, że po prostu Hacha był postacią za mało znaną i w ogóle Czechy były obszarem zbyt peryferyjnym, żeby to nazwisko czy taki termin mógł się przyjąć. Dlatego, że no, Vichy i Francja z tą jej centralną rolą w Europie, z no, znaczeniem Paryża w kulturze europejskiej, ona stała się znacznie bardziej nośnym przykładem niż protektorat. Protektorat no, był przy wszystkich jego interesujących aspektach, przy wadze gospodarczej i tak dalej, no on był jednak jakąś tam peryferyjną częścią Europy Środkowej. Z punktu widzenia zachodnich Europejczyków i z punktu widzenia historii światowej. Podczas gdy Francja, no to jest centrum. Więc dlatego moim zdaniem Vichy wyrosło na taki symbol kolaboracji. To zresztą zupełnie zasłużenie. No, bardzo symboliczne, wziąwszy pod uwagę poprzednią książkę pana profesora poświęconą Monachium, która też pokazała, że prawda, Czechosłowacja nie interesowała za bardzo Europy, aż tak bardzo właśnie, że nawet i Hacha nie stał się symbolem kolaboracji. To przewrotna puenta i jednocześnie właśnie bardzo symboliczna. Bardzo dziękuję Państwu. Tak, szczęście w nieszczęściu można powiedzieć. Szczęście w nieszczęściu. Państwa i moim gościem był dzisiaj profesor Piotr Majewski, książka Niech sobie nie myślą, że jesteśmy kolaborantami, Protektorat Czech i Moraw 1939-1945. Bardzo dziękuję za rozmowę.
To ja dziękuję, cała przyjemność była po mojej stronie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Reset Obywatelski.